Dobra, dzisiaj nic śmiesznego nie jest. Dzisiaj pokażę, jak S3 ustawić, żeby hostowało HTML-ki. Może komu przyda się do czegoś kiedyś. Trzeba mieć najpierw konto na AWS-ie, wejść tutaj, wpisać S3. Czekać, aż się załaduje. Create bootcamp i teraz, żeby dało się później ustawić DNS-a. Tak, żeby wskazywał na ten bucket, trzeba wpisać tutaj nazwę taką, jak się ma domenę. Na przykład rododendron.piekoszek.com. No tam region, jaki region, to tam wszystko jedno. Taga sobie można ustawić, można nie ustawić. Dobra, tam next, next, zero. To można wyłączyć. Tu zaakceptować. Nie ma co się szczypać. Create bootcamp. Rododendron. Teraz tak. Tu w permissions. Że ten AWS taki policyjny, to trzeba dodać. Rododendron. Polica trzeba dodać. Żeby można było dostępować się z zagranicy. Teraz jeszcze gdzieś tu trzeba znaleźć. O, static website. Hosting. Wpisać, że indeks to indeks. Jakby nie można było powiedzieć, że tak jak jest, to dobrze. Save. Teraz trzeba wrzucić jakieś HTML-ki. Upload files or folders. Czy ja mam gdzieś jakąś stronkę? Tu coś mam. Bardzo dobrze. Dobra, zaploadowało się. Najlepiej to by było wrzucić po prostu, a nie w folderze static. Ale i tak będzie działać, tylko trzeba będzie wpisać static. Teraz tu gdzieś powinien być link. O, proszę bardzo. Not found, bo trzeba dać ten static. I proszę bardzo, jest stronka. Można sobie zagrać. Ops, ja bolę. Do bagażnika. Jedzie. O! Oj, oj, oj. O, o. Gazu. Dobra, trzy zostali. Nie jest źle. Oj, nie! Kurde, może chociaż jedno złapię. A trudna ta gra. Nie wiem, kto to wymyślił. No i zajechał, i хорошо. Tylko tutaj jakaś dziwna taka nazwa. Teraz robimy wpisa do DNS-a. Cyname. I teraz jak to było? Rododendron koszek com dodajemy, tu wywalamy http pepa, dalej coś nie tak, wywalamy slasha na końcu, no i zobaczymy, czy to zadziała. O, i jest, proszę bardzo. Tylko HTTPS-a się nie ustawi, o ile żem się dobrze zorientował.
jeżeli nie ma się DNS-ów i tych tam domen w Amazonie wykupionych, poustawianych. I to by było tyle. Nie byłoby tu tego static, jakby wrzucić po prostu pliki, a nie folder, ale mnie się nie chciało. Także dziękuję Państwu za uwagę i żegnam o zięby.